25 października 1918 roku, kiedy Rada Regencyjna powołała dekretem Sztab Generalny Wojska Polskiego, na którego czele 3 dni później stanął generał dywizji Tadeusz Jordan Rozwadowski, państwo polskie jeszcze nie istniało. Obszar, na którym zaczynała odradzać się Rzeczpospolita, był zlepkiem rozdzielonych na 123 lata ziem, służących za zaplecze surowcowe państw zaborczych. Polityka zaborców oraz zniszczenia spowodowane największą w dziejach świata wojną zamieniły tę ziemię w gospodarczą pustynię. Nie było ustalonych granic, skarbu ani przemysłu. W każdej z dzielnic istniały odmienne systemy prawne, walutowe i techniczne. Inna była edukacja, administracja, odmienny język urzędowy i kultura. Od pierwszych dni Wojsko Polskie toczyć musiało wojny, których stawką była niepodległa Rzeczpospolita. Wojsko Polskie, które za niespełna 2 lata obroni Rzeczpospolitą i Europę przed zalewem komunizmu, początkowo liczyło zaledwie około 5000 żołnierzy i potrzebowało dosłownie wszystkiego – ludzi, wyposażenia, infrastruktury oraz broni. Ale przede wszystkim potrzebowało wiedzy na temat potencjalnego przeciwnika oraz umiejętności jej wykorzystania. Możliwości te zabezpieczyć miał Sztab Generalny. Walorem odradzającego się Wojska Polskiego były kadry wywodzące się z ruchu wojskowo-niepodległościowego, Legionów Polskich czy Polaków, żołnierzy byłych armii zaborczych. Kiedy 2 tygodnie po powołaniu Sztabu Generalnego przybył do Warszawy z niemieckiego więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski, a 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo wojskowe, podporządkował mu się nie tylko szef Sztabu Generalnego, ale także ministrowie wojny rządów w Warszawie i w Lublinie, dowódca wojsk w Wielkopolsce oraz wszystkie formacje wojskowe złożone z byłych legionistów, peowiaków, dowborczyków czy żołnierzy Polskiej Siły Zbrojnej. Wodzowi naczelnemu podporządkowane były 2 odrębne struktury. Ministerstwo Spraw Wojskowych, odpowiedzialne za formowanie, szkolenie i wyposażenie wojska oraz Naczelne Dowództwo, odpowiedzialne za dowodzenie wojskiem na froncie. W jego skład wchodził właśnie Sztab Generalny, a jego siedzibą od momentu powstania do września 1939 roku był Pałac Saski, ten sam, po którym do dziś pozostały fragmenty kolumnady z grobem nieznanego żołnierza. Już po kilku dniach, 2 listopada 1918 roku, wojsko było niemal 2-krotnie większe i liczyło około 9000 żołnierzy. Niespełna 3 miesiące później było to już 110 tysięcy, a 2 lata później kraju broniło już 900 tysięcy żołnierzy. Ogromnym sukcesem Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych było włączenie w struktury Wojska Polskiego przybyłej w połowie 1919 roku z Francji nowoczesnej 70-tysięcznej Armii Polskiej generała Józefa Hallera. Generał Rozwadowski w listopadzie objął dowództwo Armii Wschód. Zastąpił go generał dywizji Stanisław Szeptycki, a następnie generał brygady Stanisław Haller, kuzyn dowódcy Armii Polskiej we Francji. Wszyscy oni byli absolwentami Akademii Sztabu Generalnego Armii Austro-Węgierskiej i mieli duże doświadczenie bojowe. Wojsko Polskie w ciągu zaledwie 2 lat stało się niemal milionową armią, wyposażoną w każdy rodzaj broni, jaki udało się zdobyć. Z jednej strony było to około 50 typów karabinów i karabinków na amunicję różnego kalibru. Z drugiej strony nowoczesne czołgi i samoloty, które trafiły do Polski z Francji wraz z armią generała Hallera.
Zadaniem Sztabu Generalnego było wypracowywanie koncepcji operacyjnych, a także wspieranie naczelnego wodza w kierowaniu działaniami wojennymi na wszystkich frontach walk o granicę. I z tego zadania sztab wywiązał się znakomicie. Zapewnił bowiem naczelnemu wodzowi atuty, dzięki którym Wojsko Polskie mogło zwyciężać, a były to informacja o zamiarach nieprzyjaciela, a także mobilność wojsk, pozwalająca tę wiedzę wykorzystać. Twórcami wywiadu wojskowego, czyli oddziału drugiego Sztabu Generalnego, byli znakomici polscy oficerowie, służący wcześniej w armiach państw zaborczych, legionach, Polskiej Organizacji Wojskowej czy Organizacji Bojowej PPS. To połączenie doświadczenia, błyskotliwości i nieszablonowego myślenia zorganizowano na wzór i podobieństwo znakomitego wywiadu wojskowego Armii Austro-Węgierskiej. Jednym z pierwszych oficerów dwójki był podpułkownik Karol Bondescu. W czasie I wojny światowej pełnił on funkcję szefa radiowywiadu państw centralnych na Rosję. To dzięki jego doświadczeniu i wiedzy stworzono sieć nasłuchu radiowego, dzięki któremu kontrolowano korespondencję oraz rozpoznawano charakterystyki, zasady pracy i sygnały wywoławcze poszczególnych radiostacji rosyjskich. Już na przełomie 1918 i 1919 roku stacje nasłuchowe przechwytywały nieprzyjacielską korespondencję i przesyłały ją bezpośrednio do Sztabu Generalnego aparatami Hughesa, czyli pierwszymi telegraficznymi dalekopisami, które posługiwały się cyframi i literami zamiast alfabetem Morsa. Na podstawie tych danych opracowywano szczegółowe informacje dotyczące struktur, obsady personalnej, zapasów, uzbrojenia i ruchów wojsk nieprzyjaciela. Miało to kluczowe znaczenie w późniejszym planowaniu operacji. Ta efektywna struktura powstała dzięki twórczemu wykorzystaniu niedostatków polskiej armii, w której po prostu brakowało radiostacji. Jedna tylko Armia Konna Siemiona Budionnego posiadała więcej radiostacji niż całe Wojsko Polskie. Dlatego Polacy wykorzystywali je głównie do nasłuchu, a własną łączność prowadzili za pośrednictwem połączeń drutowych. Początkowo Sztab Generalny nie posiadał specjalistów, którzy mogliby się zająć dekryptażem korespondencji kodowanej i szyfrowanej. Ale z pomocą przyszedł przypadek. W sierpniu 1919 roku dyżur w Sztabie Generalnym w zastępstwie kolegi, który pojechał na wesele siostry, pełnił porucznik Jan Kowalewski. Do jego obowiązków należało przetłumaczenie, posortowanie i rozesłanie do adresatów depesz z nasłuchu radiowego. Wśród nich porucznik Kowalewski znalazł nierozszyfrowane depesze sowieckie. Jako miłośnik Sherlocka Holmesa i kryptoanalityk amator, który służył w armii carskiej i znał biegle język oraz pragmatykę rosyjskiej łączności, z nudów spróbował sam złamać szyfr. Inspirował się przy tym opowiadaniem Złoty Żuk Edgara Allana Poe. Bohater tej książki, poszukując skarbu piratów, odczytał zaszyfrowaną wiadomość dzięki zauważeniu, że jeżeli w słowie powtarzają się litery z jednakową częstotliwością, można je odnaleźć szukając identycznego ciągu znaków, na przykład poprzez przyłożenie do tekstu grzebienia z odpowiednio wyłamanymi zębami. Bohater powieści szukał charakterystycznego nazwiska pirata, a porucznik Kowalewski szukał słowa dywizja, które po rosyjsku ma trzy litery I, regularnie pojawiające się w każdej sylabie. Odkrył, że każda litera I to liczba 10. W jednym słowie dywizja miał już 5 rozszyfrowanych liter alfabetu. W odczytaniu kolejnych pomógł mu błąd szyfranta, który nadawał depesze raz podpisane szyfrem, raz jawnym tekstem. Do rana porucznik złamał sowiecki szyfr delegat. Tydzień później w Sztabie Generalnym powołano Polskie Biuro Szyfrów, a jego szefem został porucznik Kowalewski. Kiedy w Armii Czerwonej wprowadzono bardziej zaawansowane szyfry, sztab zaprosił do współpracy światowej sławy matematyków.
Stefana Mazurkiewicza, Wacława Sierpińskiego i Stanisława Leśniewskiego. Zespół złożony z żołnierzy radiowywiadu i wybitnych naukowców do końca wojny złamał ponad 100 rosyjskich szyfrów, w tym szyfr Rewolucja, używany przez bolszewików podczas Bitwy Warszawskiej. Złamali go porucznik Kowalewski i profesor Mazurkiewicz, późniejszy prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Złamanie rosyjskich szyfrów przez wiele lat było jedną z największych tajemnic polskiego wywiadu wojskowego i czynnikiem, który miał kluczowy wpływ na decyzję wodza naczelnego i szefa sztabu generalnego podczas wojny z Rosją bolszewicką. Była to z konieczności wojna manewrowa, gdyż żadna ze stron nie była w stanie obsadzić tak długiej linii frontu, która latem 1920 roku rozciągała się na długości ponad 1000 kilometrów. Do szybkiego manewru dużymi siłami niezbędna była kolej. Dlatego w sztabie generalnym kolej stanowiła priorytet, a szef kolejnictwa wojskowego podlegał bezpośrednio drugiemu zastępcy szefa sztabu, czyli głównemu kwatermistrzowi. Do jego zadań należała ochrona linii kolejowej z Rumunii, jedynej drogi dostaw amunicji do Polski z Węgier, oraz uratowanie przed zagarnięciem przez bolszewików 20 tysięcy wagonów niezbędnych do transportu zaopatrzenia, ale przede wszystkim do przerzucenia na inny odcinek frontu 100 tysięcy żołnierzy z ciężkim sprzętem i zapasami, co warunkować miało powodzenie planu naczelnego wodza. Ale po kolei. W lipcu 1920 roku polskie armie były w odwrocie. Atakowały je siły dwóch sowieckich frontów. Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego i południowo-zachodniego pod dowództwem Aleksandra Jegorowa. W składzie frontu południowo-zachodniego walczyła potężna pierwsza armia konna Siemiona Budionnego. Stanowiła ona taran uderzeniowy wojsk sowieckich. Taran ten należało za wszelką cenę wyeliminować, by odciążyć Wojsko Polskie i umożliwić przerzucenie części sił na północ, by tu powstrzymać Tuchaczewskiego i pobić go. Tak w skrócie rysował się plan naczelnego wodza. Usiłowano go wykonać kilkukrotnie w czerwcu i w lipcu na linii Bugu. Ostatecznie po wygranej bitwie pod Brodami koło Lwowa strategiczne uderzenie Wojska Polskiego wykonano z linii rzeki Wieprz. Do przygotowania ostatecznej rozprawy marszałek potrzebował najwyższej klasy specjalisty od wojny manewrowej. 22 lipca szefem sztabu generalnego został ponownie generał dywizji Tadeusz Rozwadowski. Armie sowieckie zbliżały się do Warszawy, której zdobycie otwierało im drogę do Europy. Wojska polskie zajmowały ostatnią redutę obronną. Nastroje nie były najlepsze. Jednak po obejrzeniu map generał Rozwadowski stwierdził, że nie ma powodu do paniki. Co tak ucieszyło generała Rozwadowskiego? Wiedza, jaką posiadał wódz naczelny i jego sztab dzięki złamaniu sowieckich szyfrów. Aby dojść do Warszawy, wojska sowieckie musiały rozdzielić się, by ominąć z dwóch stron bagna Polesia. Powstałą w centrum lukę wypełniła bardzo słaba grupa mozyrska. Dodatkowo lukę tę powiększała pierwsza armia konna, odchodząc jeszcze bardziej na południe w kierunku Lwowa. Dowództwo sowieckie uznało, że jest w stanie pobić wojska polskie siłami jednego zachodniego frontu. Tuchaczewski podzielił swoje siły na dwie części i sięgając do doświadczeń historycznych z wojny polsko-rosyjskiej 1830-31 roku, zamierzał obejść Warszawę od północy i uderzyć od zachodu, a drugą część swoich sił skierować z rejonu Białego Stoku i Brześcia. Tuchaczewski nie wiedział, gdzie znajdują się główne siły polskie. Za to polski sztab generalny i wódz naczelny
wiedzieli niemal wszystko o planach Tuchaczewskiego. To był właściwy moment do rozpoczęcia decydującego manewru. Sam przerzut około 100 tysięcy żołnierzy z ciężkim sprzętem i zapasami tak, by przeciwnik nie dowiedział się o koncentracji wojsk, był wielką operacją sztabów, wojska i kolejnictwa. Najsłabszym ogniwem polskiego planu była jednak konieczność wytrzymania sowieckiego uderzenia na Warszawę i Modlin do momentu rozpoczęcia kontrofensywy. Ale polski sztab otrzymał rozszyfrowane plany ataku na Warszawę praktycznie w tym samym czasie, co sowieckie dywizje, które miały go wykonać. Istniało wprawdzie zagrożenie, że część wojsk sowieckich obchodzących Warszawę od północy może jeszcze zawrócić. Tu jednak dopisało wojenne szczęście. Polski pułk Ułanów rozbił w Ciechanowie sztab rosyjskiej 4. Armii, niszcząc jedną z dwóch radiostacji umożliwiających łączność z dowództwem frontu w Mińsku. W tym samym czasie dowódca frontu, Michaił Tuchaczewski, wydał 4. Armii rozkaz zawrócenia na południowy wschód i uderzenia na 5. Armię generała Sikorskiego. Druga radiostacja nadal przemieszczała się, ale było jasne, że niedługo odbierze rozkaz i wyśle go do jednostek. Gdy rozpoczęła się kontrofensywa z Nadwieprza, Michaił Tuchaczewski zaczął wydawać swoim wojskom rozkazy do przegrupowania i odwrotu. Szef sztabu generalnego podjął wówczas decyzję o zagłuszaniu sowieckich sieci radiowych, wykorzystując do tego m.in. najsilniejszą polską radiostację znajdującą się na warszawskiej Cytadeli. Tę samą, z której w 1918 roku Józef Piłsudski ogłosił światu powstanie niepodległego państwa polskiego. W kluczowym momencie Bitwy Warszawskiej przez 36 godzin bez przerw nadawano obszerne fragmenty Pisma Świętego, artykułów, książek i przypadkowych komunikatów, całkowicie blokując łączność sowieckich armii z dowództwem w Mińsku. W efekcie znaczna część frontu zachodniego, nie mając łączności z dowództwem i nie zdając sobie sprawy z polskiej kontrofensywy, wykonywała nieaktualne rozkazy, co doprowadziło Rosjan do klęski w jednej z najważniejszych bitew XX wieku i zmieniło losy tej wojny. Ten skrócony i uproszczony opis fragmentu wojny 1920 roku pokazuje, jak ważna dla armii jest praca sztabu generalnego. Plan naczelnego wodza nie mógłby zostać wykonany, gdyby wcześniej nie zbudowano sieci nasłuchowej i nie rozbudowano radiowywiadu, w tym biura szyfrów. Nie mógłby być wykonany, gdyby wcześniej sztab generalny nie zabezpieczył infrastruktury kolejowej i nie przygotował odpowiedniego nią zarządzania. Ponieważ w momencie, gdy sztabowcy pochylają się nad mapami i planują użycie wojska, mają do dyspozycji już tylko te narzędzia, o które wcześniej zadbano, sprawdzono ich skuteczność i nauczono właściwie używać. Po wojnie szefem sztabu został generał dywizji Władysław Sikorski. Rozpoczął się okres demobilizacji i budowy nowoczesnej siły zbrojnej w warunkach pokoju. Sztab generalny stał się najważniejszym organem dowódczym Wojska Polskiego, uczestniczącym w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego poprzez tworzenie strategii i doktryn wojennych oraz zaangażowanie w elementy polityki zagranicznej. Po generale Sikorskim funkcję szefa sztabu pełnił marszałek Józef Piłsudski, a po nim ponownie generał dywizji Stanisław Haller. Armia stawała się silniejsza, a coraz większym wsparciem dla niej stawał się polski przemysł zbrojeniowy. Interesującym wątkiem w tym czasie była współpraca sztabu z komórką szyfrową wywiadu Wielkiego Cesarstwa Japonii. W 1923 roku kapitan Kowalewski przeprowadził w Japonii pierwszy kurs kryptograficzny. I już niedługo japońscy kryptolodzy stali się częstymi gośćmi w Warszawie, a polscy w Japonii. Tak rozpoczęta niezwykle interesująca współpraca kontynuowana była podczas II wojny światowej, pomimo tego, że Polska i Japonia znajdowały się po przeciwnych stronach. Jej osią była wymiana informacji na temat Rosji bolszewickiej, a efektem między innymi możliwość korzystania przez kurierów polskiego państwa podziemnego z dokumentów dyplomatycznych oraz sieci łączności placówek japońskich w całej Europie. Ale to już zupełnie inna historia. W połowie lat 20. duży wpływ na wojsko miała niestabilna sytuacja wewnętrzna.
1926 roku marszałek Józef Piłsudski dokonał zbrojnego przewrotu, uzasadniając ten ruch potrzebą naprawy sytuacji w państwie. Faktycznie przejął pełnię władzy, nominalnie jako minister spraw wojskowych i generalny inspektor sił zbrojnych, przewidziany na wodza naczelnego na wypadek wojny. Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych przejął większość kompetencji Sztabu Generalnego w zakresie przygotowań do wojny, w tym planowanie operacyjne i planowanie mobilizacji. A sztab został dostosowany do nowych potrzeb jako sztab naczelnego wodza. Kolejnymi szefami sztabu byli generał brygady Stanisław Burchard Bukacki, generał dywizji Tadeusz Piskor, generał brygady Janusz Gąsiorowski. Odzwierciedleniem zmian w sztabie głównym, bo taką nazwę nosił od 1928 roku, było uszczuplenie jego kadr. Na początku lat 30. liczył 88 oficerów. Pokój z Sowietami, przymierza z Rumunią i Francją oraz przeświadczenie o słabości armii Niemieckiej Republiki Weimarskiej dawały poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja zmieniała się jednak bardzo szybko, a brak analiz oraz odpowiednich przygotowań miały się niebawem okrutnie zemścić. Po raz kolejny w historii okazało się, że największe niebezpieczeństwo rodzi się w chwili powszechnego przekonania, że wojna jest niemożliwa. Jedyną częścią sztabu, która rozwijała się w nowych warunkach, był oddział drugi, czyli wywiad. W 1920 roku Sztab Generalny zintensyfikował pracę nad niemieckimi szyframi. W tym celu nawiązał współpracę z Francją, a po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką wysłał na Śląsk porucznika Jana Kowalewskiego, który prowadził komórkę kryptograficzną Sztabu III Powstania Śląskiego. Właśnie wtedy rozpoczęła się nowa, utajniona wojna, toczona za czarną kotarą, która zasłaniała drzwi do biura szyfrów. Wymagała ona wielu zdolnych umysłów. Kiedy więc pod koniec lat 20. Niemcy rozpoczęli stosowanie nowego szyfru maszynowego, biuro zorganizowało kursy dla wybranych studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kandydaci pochodzili z terenów, które przez ponad 100 lat poddane były germanizacji. Dlatego potrafili myśleć i mówić jak Niemcy. Niedługo potem nazwiska trzech poznańskich studentów na stałe zapisały się w historii światowej kryptografii. A byli to Marian Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki. Ludzie, którzy złamali szyfr Enigmy.